Co kupiłbyś na prezent ślubny Dodzie, gdybyś był zaproszony na jej ślub? Każdy się ruchaj, to jest normalne. Chciałem być marynarzem. Teraz jest 50+, no to fakt to będzie... Ja kiedyś kradłem cały czas w net, to... Siemanko, tutaj Stifler i dzisiaj zagram w Kołoplotka. Więcej niż jedno zwierzę to stado, wataka. To był owca w familiazie. Lama. Gdybyś był instrumentem muzycznym, to którym? No gdybym był instrumentem muzycznym, to wydaje mi się, żebym był fletem, bo jest długi, taki ogólnodostępny i lubiany. Zaśpiewaj fragment utworu. Pić, jeść, spać, jak Tamagotchi tylko... Już śpiewać? Nasze pokolenie Tamagotchi, ej. Dziwne urządzenie bada oczy, ej. Smutek, kiedy siedzę w samolocie, ej. Stewardessa do mnie gada o czymś. Ła, lata wokół mnie... Nie, lata wokół... I mogę od nowa, czy mam to dalej ten? Jak Tamagotchi tylko... Co tak się gapisz, chciałbyś całą mnie mieć? Tak, to my... Chciałby być taki jak ja. I ja, i ja, i ja, i ja. Już wystarczy? Chciałbym być piosenkarzem. Chciałem być marynarzem. Chciałem mieć tatuaże. Podróżować, zwiedzać świat. Pięknie żyć. Garściami życie brać. Gdzie widzisz siebie za 10 lat? No ja tak daleko w przyszłość nie wybiegam, ja tam najwyżej, nie wiem, koło tygodnia, dwóch. No to nie wiem, nie mam pojęcia. No na pewno nie chciałbym pracować za 10 lat, chciałbym to właśnie coś robić takiego jak teraz, na przykład coś fajnego, jak no, wywiad albo coś takiego, nie, żeby mi za to płacili jeszcze. Ile razy dziennie myjesz zęby? No myję rano, wieczorem, no i w sumie po każdym posiłku, no to tak, nie wiem, 7, ale to ja myję krótko, tak, po minucie. Tylko rano trochę więcej, albo wieczorem. Znaczy ja kiedyś kradłem cały czas w net to banany, że ważyłem mniej i ten, i podbierałem więcej. Szybkie strzały. Na cienkim. Mała Ania. Siłka. Tackle na fildę. Góra. Mam takie, nie wiem, tajemnice? Nie, to nie jest tajemnica, bo się z tym obnoszę w sumie. No to, że, znaczy nie obnoszę, ale się tego nie wstydzę, że pierwszy raz miałem w burdelu. No kolega mnie zabrał i ten, no i postawił. Znaczy byłem trochę rozczarowany, bo tak, to było około 45 minut, cały czas zmieniałem tę pozycję, ale myślałem, że będzie fajniej. Co kupiłbyś na prezent ślubny Dodzie, gdybyś był zaproszony na jej ślub? Ja zawsze daję pieniądze w ten, ja nie kupuję prezentów. Pieniądze w kopertę będą. Z 200. Nie wiem. Złożyłbym się z osobą towarzyszącą. I tak, moje zadanie to... Fuck, Mary, kill. No to fuck na pewno by było z Mariną, bo jest najsławniejsza i... No i w sumie dlatego. Mary to z Julią Wieniawą, bo jest najmłodsza. No i zostaje tylko Natalia Schroeder, no to kill. Może z Edytą Górniak Mary, a fuck będzie... Kinga Rusin mogę fuck. No to wtedy Małgorzata Kożuchowska kill. No to teraz jest 50+, no to fuck to będzie Beata Kozidrak, no bo w sumie jest seksowna jak na swoje lata. Mary będzie na Danuta Stenka, bo najwcześniej umrze i to będzie krótkie małżeństwo, no to kill będzie Grażyna Torwicka. Jak rodzina reaguje na twój fame? No wszyscy się zastanawiają właśnie, czy jak moi rodzice reagują na te sceny seksu w programie. No to ojciec tego nie ogląda, a mama po prostu, mi to nie przeszkadza, no bo każdy się rucha i to jest normalne. Jak dałbyś na imię swoim dzieciom? No właśnie chyba jakoś tak zagranicznie, no te polskie imiona są brzydkie, szczególnie dziewczyn. Dziewczynę to bym nazwał albo jakaś tam Jennifer, nie, może Jennifer, nie. Zoe, mi się podoba Zoe. A chłopaka no to...
Nie wiem, David? Przez V. No co ja mogę wyznać? A, już wiem. Na przykład jakby kamera na mnie patrzyła w programie, tak nagrywałaby mnie, to bym nigdy na przykład nie zwalił konia, tak bez ciuchów, nie? Z którą polską gwiazdą poszedłbyś na kolację ze śniadaniem? No to w sumie chyba taka Julia Winiawa jest taka najbardziej atrakcyjna. Jest młoda i ma fame. No i jest ładna. Twoje popisowe danie? Moje popisowe danie to jest takie, że... No takie śniadanie, że biorę 100 gram płatków owsianych, odżywkę, mleko i wszystko miksuję w blenderze. Wyznanie... To tak niczego w życiu nie żałuję, no bo nigdy nie zrobiłem nic wbrew sobie, swoim poglądom. Na przykład nigdy nie wyruchałem dupy kolesiowi dobremu, a żadnemu kolesiowi w sumie. No i... a te dupy wszystkie, które zdradzałem, no to one też mnie zdradzały i... no i spoko. Nie wiecie tego o mnie, ale ja już tak nie jem w ogóle ssaków od początku roku, a wołowiny już od 2 lat. I nie zamierzam jeść. Pytanie od fana. O jakim przeżyciu chcesz zapomnieć? Nie ma takiego. No bo w sumie nigdy nie zrobiłem nic takiego, żebym się wstydził. Kiedy ostatnio płakałeś? No ja prawie w ogóle nie płaczę, to raz na parę lat. No i ostatnio to chyba właśnie w programie Jak Krych odszedł. Który film jest według ciebie najlepszy na świecie? No z polskich ulubionych to jest na pewno Młode Wilki. A z zagranicznych, no to... Znaczy najlepszy jest chyba Incepcja, ale mój ulubiony to jest Lucky Number 11. W kole plotka bawiłem się zajebiście, wbijajcie do mojego Insta, Stephen16CM. Dzięki, nara.